Witam Was wszystkich serdecznie w drugim odcinku z serii Gry Progresywnej. Jeżeli ktoś jest tutaj nowy i nie wie, co tu się dzieje, to pierwszy próg z Gry Progresywnej nam wszedł. Filmik jest do obejrzenia tutaj. No i z racji tego, że jeden z meczy, które są na drugim progu, jest jutro o 12 polskiego czasu, dlatego też drugi próg, kupon z drugim progiem, wrzucamy już dzisiaj, żeby jakby powiększyć grono odbiorców, że więcej osób będzie mogło to zobaczyć dzisiaj, niżeli jutro, jakbym wrzucił na przykład o 10 na 2 godziny przed meczem. No i teraz tak, pierwszy mecz, tym razem również same overy. Pierwszy mecz Finlandia. Inter Turku z Rovaniemi powyżej 1,5 bramki w meczu, czyli minimum 2 bramki muszą paść. Shimizu, Sapporo, Puchar Japonii. I właśnie ten mecz jest jutro o 12. Powyżej 1,5 bramki w meczu. Dalej, Dynamo Moskwa z Kimpami. Również 1,5 bramki w meczu, czyli co najmniej 2 bramki. No i ostatni, czwarty mecz. Turecka najwyższa klasa rozgrywkowa. Również powyżej 1,5 bramki w meczu, czyli mamy 4 mecze, 4 overy. I w tych 4 meczach muszą paść przynajmniej 2 bramki. Tak jak mówiliśmy, drugi próg gramy za całą wygraną z progu pierwszego, czyli jak widzicie 84,57. Tutaj kurs ogólny wychodzi nam 3,56, więc mamy do wygrania 301,38 funtów. To jest drugi próg. I tak jak mówiliśmy, jeżeli ten próg się uda, to oczywiście trzeci próg kończący lecimy za te 301,38 funtów. No i będziemy trzymać kciuki. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki za ten próg. Na pewno trzymaj się za pierwszy. Głęboko w to wierzę. Także łapki w górę. Jeżeli chcesz obserwować kanał, zostaw subskrypcję i dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. Serdecznie zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prowadzimy sobie tam dyskusje na tematy bukmacherskie i sportowe. Jest to grupa oczywiście darmowa, ponad 1400 osób w grupie. Leci też tam Liga Typerów dla każdego, zupełnie darmowa, każdy może sprawdzić swoje umiejętności typerskie, więc serdecznie zapraszam. Link jest w opisie na dole, macie też tam link do mojego fanpage'a, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, śmiało pisać, możecie zostawić lajka, będę bardzo zadowolony. Tymczasem no co, trzymamy kciuki za drugi próg, który rusza jutro i szykujemy się powoli na Ligę Mistrzów, która coraz bliżej i zaraz mecze się zaczynają, można powiedzieć. Tyle jeżeli chodzi o drugi próg. Trzymajcie się ziomeczki, przybijam Wam mocną pionę. Na razie.